Cześć, siemanko, z tej strony Addison i witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku zupgrade'ujemy legendarne konto Ultimate Toty, czyli moje drugie konto. Wbijemy takie ze 165 overall, mam trochę coinsów, mam expa, trochę kart ponakupywałem, kilka rank-upów zrobimy, skill boosty podbijemy i zobaczymy tutaj, jaki overall końcowy wbije na swoim drugim koncie. No i lecimy. Jeszcze też zapraszam na Instagrama, kto jeszcze nie śledzi, bo edycja nowa zbliża się już wielkimi krokami, to tam będę właśnie wrzucał informacje dotyczące właśnie nowej edycji. Jak już będę coś wiedział, kiedy i jak, o której godzinie, no to tam właśnie na Instagramie te informacje będę publikował. No i lecimy, zaczynamy. 162 overall aktualnie mam. No tutaj właśnie dzisiaj przepalę Hazarda, przepalę Prime, Carlosa, Zidana, no kilka kart takich, które mógłbym na przykład mieć w tym składzie i zakończyć edycję, ale no te karty poprzepalam, bo oczywiście drugie konto, czyli Ultimate Toty, od trzeciej edycji buduję właśnie skład Toty, U-Toty, no od 18 U-Toty się starałem, ale tylko udało się kupić wtedy 7 kart. Na 4 już zabrakło końców, bo też właśnie w tamtej edycji poprzedniej karty były no dosyć drogie, bo obrona była Van Dijk, Varane po 45 milionów, tak samo Kante był dosyć drogi, no tutaj Neymar koło chyba 70 milionów, tak samo Ramos, no te karty były właśnie wtedy strasznie drogie, no teraz to jest w ogóle kart, no cały skład ten co mam tutaj wydałem gdzieś też koło pewnie 220 milionów, ale też wtedy właśnie Alissona kupowałem za 35 milionów, teraz pewnie kosztuje z 8. No każda karta jest teraz spadła fest, no Messi chyba cenę trzyma, bo Messi gdzieś pewnie koło 25-26 pewnie milion. No każda karta aktualnie wbita na setny overall. Skill boosty też 16, tutaj 14, no tutaj właśnie tylko De Bruyne traci właśnie overall na swoim skill booście, bo jest na kamie i to jest w sumie jedna z, no tylko ta formacja pozwalająca no, na zmniejszenie właśnie tych strat w skill boostach, bo tak, dwóch napastników właśnie tutaj mam, no mógłbym wziąć Mbappe za Lewandowskiego, ale wolałem właśnie sobie tutaj właśnie lewego wrzucić. No i dobra, chyba zaczniemy pod te podbijanie. Pierwszy przyniosę rank-upy, bo też tutaj właśnie udało się dzisiaj właśnie z rana z Jecha 107 zrobić. Ten ostatni meczek z Chelsea wygrać. No i właśnie sobie go mam, no i przyniosę właśnie rank-upy. To przyniosę rank-upy, no tutaj epic mam 200. To właśnie jeszcze sobie jeden overall więcej wbijemy, no taki dwa będzie, bo 164 będę miał właśnie po samych rank-upach, bo przeniosę właśnie te rank-upy, to już zaoszczędzę 60 epików, no w sumie aż 90 epików, bo jeszcze kolorowa właśnie odebrałem, ale tak, pierwszo plus dwa rank-upy właśnie na Lewandowskiego za 3,5 miliona. Potwierdzamy. No i dobra, tak jest. Jest tutaj właśnie Lewandowski na 15 rank-upie, no i pewnie to na takim już pozostanie. I jeszcze mam właśnie Skolarowa i to sobie przeniosę na kogoś, kto jest na 13, czyli albo Robertson, albo Kevin De Bruyne, no bo tutaj na bramkarze nie mogę. Bo tylko z bramkarza na bramkarza można poprzenosić, bo tak bym na przykład przeniósł sobie, a tak no nie mogę. Nie mogę właśnie tutaj wrzucić, bo tu musi być bramkarz na bramkarze, jeżeli chcę przenosić. I tak, dobra. To sobie właśnie na Robertsona pewnie przeniosę. I tak, tutaj lecimy tutaj. Rank up transfer, no i za 1,5 miliona potwierdzamy, no i Robertson wskakuje również na 14 i tak jest i już mamy 163, w sumie jeszcze tutaj ustawię właśnie ten składzik i tamty właśnie anuluję, bo tutaj właśnie to zgranie spada, bo karty nie dają
na full, znaczy mają tutaj niektóre na full właśnie zgranie. Ale i to nie wszystkie, bo na przykład napad jest tylko na 6. Messi też tutaj traci 4 oczka, tutaj właśnie traci Trent Alexander-Arnold, tak samo De Ligt traci, no też tutaj właśnie tego zgrania trochę właśnie tracę na tych kartach tutaj, na ten tryb i usuwamy go. I dobra, tylko teraz jeden skład, no i lecimy teraz z samymi rankapami, dobra. Zaczniemy sobie od De Bruyne, tutaj tylko jednego sobie wrzucę. Kartę 94 potrzeba, no nie mam, nie mam żadnej, to 95 sobie tutaj wrzucimy. No idę jeszcze do Alissona, tam pójdziemy sobie, zrobimy 3 rankapy, bo tyle brakuje. Też tam Jaszyna przepalał, którego trafiliśmy w odcinku, jak odbierałem właśnie kartę 110 overall. I tak, Alisson. I lecimy. No tutaj trzeba 93. Nie mam żadnej. No ale mam za to 95. I sobie właśnie tutaj wrzucimy Jaszyna. Mam gemy, to mógłbym na przykład kupić tych Epic ze sklepu. I jeszcze jeden rank up. I jeszcze jeden zrobimy, bo tutaj Alisson będzie na 15. No i będzie 164 właśnie wtedy overall. I tak, mamy Alissona na 14 rank upie, no i jeszcze na 15 tutaj przepalę tego bramkarza z Bayernu. Tak, za 2 miliony potwierdzamy. No i dobra. No i dobra, w sumie jeszcze mam gemy, czyli mogę kupić, są te tokeny właśnie do Epic, te Epic do rank upów. W sumie tam wszystkie można dokupywać za chyba 625 gemów. To właśnie sobie chyba kupię i wbijemy jeszcze na rank upach plus 1 overall. No chyba tak zrobię, bo potrzeba mi 55. A mam prawie 12 tysięcy gemów. Właśnie te gemy zbierałem. Miałem kupować paczkę za 8 zł, bo tu mam jeszcze jakieś pieniążki do wydania, ale no nie ma paczki żadnej, która przechodzi na następną edycję. Jeszcze są FIFA Points na przykład, ale myślałem, że będzie właśnie tutaj, a już chyba nawet nie ma. Czy jest tutaj ten Ake? Jest, jest, ale właśnie zrobili to kijowo, bo trzeba pierwszo kupić te wszystkie paczki za z FIFA Pointsami, a później dopiero za 94 zł. No za 95 zł AKE, ale już wtedy gwarantowany jest do odebrania, ale no trochę to zwalili, bo jakby był tak samo jak Thiago, że było można go sobie trafić, to właśnie te gemy zbierałem, znaczy trzymałem i myślałem, że będzie tak samo jak z Thiago, że sobie otworzymy paczuszki, jakieś za gemy, może się uda trafić, a jednak zrobili tak, no i mam gemy, ale i nie żałuję, że na nic nie wydawałem, bo miałem też właśnie w preseason wydawać na te punkty, żeby w tej ścieżce no end later trochę więcej zdziałać, no ale wydam lepiej sobie na rankapy, żeby wbić choć jeden overall więcej, no i sobie ponakupujemy, może zastopuję, bo to tylko same tokeny, tu nic gwarantowanego więcej nie ma, to zastopuję i kupię tutaj te paczuszki, żeby było tych 150 epic, żebym już miał, no to bo to teraz dopiero będzie 90, no i dobra, zastopuję i zaraz do was wrócę. No i dobra, ostatnie tutaj 5 brakujących epic tokenów, no już 150 będziemy mieli, wypijemy jeszcze jeden overall więcej, no i bardzo fajnie, no 3600 gemów jeszcze mam. No ale już to pewnie wydam, no nie wiem na co. Bo już tutaj w sumie tokenów żadnych nie będę kupywał. Może albo kupię, żeby tutaj jeszcze jakiegoś rankapa jednego wbić pojedynczego, bo i tak na jeden overall więcej zabraknie. To jeszcze zobaczę tu już później, jeżeli jeszcze jakieś końce zostaną. I dobra, czas wbijać tutaj
karty na 15 wszystkie. No tu tylko Messi jest aż na 17, bo tak aż pewnego dnia aż poleciałem, że aż Messiego na 20 mógłbym wbić, ale no to już jest trochę drogo, bo teraz już będzie pewnie z 3,5 miliona i karty już trzeba 98, czyli musiałbym takiego Zidana, no 3,5 miliona nawet, ale tych legendarek mi zabraknie. To tego nawet nie będę robił. To sobie wbijemy właśnie karty z obrony pewnie na 15, czyli zaczniemy sobie od Robertsona. Tutaj oczywiście rank upy, 95 mam. No i idealnie wyliczone te 95, bo też hurtowo tam wbiłem na rynek, kilka ponakupywałem, bo dzisiaj chyba o 20 będzie zamknięcie rynku. To jeżeli ktoś jeszcze chce jakieś karty sobie ponakupywać, na przykład na przepalenie, czy nawet kogoś do składu, no to to jest już ostatni dzwoneczek, bo jeżeli odkładacie to na weekend, no to nie radzę, bo będzie zamknięcie rynku, no i lipa będzie normalnie. To ja też właśnie temu nagrywam to w piątek, jeszcze i tak dzisiaj będę jeden odcinek nagrywał z trzeciego konta, bo też tam jeszcze muszę z dwa mecze chyba albo trzy w tym zagrać, w preseason, żeby mieć punkty i odebrać kongsy 12 milionów i też będzie właśnie jeszcze dzisiaj nagrywany odcinek na jutro, na sobotę z upgrade'u składu Polaków. To dziś taki dzień do nagrywania mam i się temu tak to spieszę, bo teraz mamy godzinę, no 11 jest, no odcinek będzie pewnie też jakoś 20, koło 20, może 19, zobaczymy jak to wypali z czasem. I tak, tutaj mamy De Ligta na 15. Teraz sobie wbijemy Van Dijk'a też na 15. Tak. Jest Van Dijk również na 15. No chyba plus 33 będę miał. O jeden overall na rank upę będę miał więcej niż na głównym. Bo tu właśnie zaoszczędzałem te, no nie robiłem rank upów i właśnie przenosiłem rank upy z kart, z eventów. I tutaj zaoszczędziłem właśnie te epiki i temu mogę mieć o jeden overall więcej na rank upach. Tak samo mogłem na głównym zrobić, poczekać i miałbym na przykład 3 overale więcej niż co mam teraz, 175, to miałbym za 178. No ale no, pospieszyłem się, no i kurde, lipnie się zrobiło. Ale tak, jest jeszcze tutaj Trent Alexander-Arnold na 15. No i ostatnie jeszcze 5. I chyba to wydam na napad. Chyba tak, na napad i tutaj zostawię tylko pomoc na 14. Chyba że te gemy wydam, będę miał jeszcze jakieś końce, uda się jakoś skołować. No to jeszcze te gemy wydam na te epiki, żeby tutaj każda karta była na 15, tylko Messi byłby na 17. I tak, tutaj 95 też już mam. I przepalam sobie tutaj właśnie w manę. No i dobra, 165 już będziemy mieli. Tylko 10 overall aktualnie mniej niż na głównym. No i tak to teraz sobie wygląda. 30 prawie 6 milionów do wydania. Zaczniemy podbijać kartę. No na 102, no końców może zabraknąć, ale tak, zaczniemy sobie od Alissona. Tu sobie wbiję właśnie na plus 2 Alissona. Prawie za 5 milionów. I tak, expo mam też tutaj zaoszczędzonego. I tak jest. Jest tutaj Alisson na 102 overallu. I tak, statystyki tutaj tak się prezentują. I lecimy teraz z obroną. Obrona, czyli no chyba wszystkich podbijam, postaram się. Pierwsze zaczniemy sobie od środka. I tak, wrzucę tutaj sobie kolorowa. Otamendiego nie wiem, czy może na razie zostawię, bo może go sprzedam, jeżeli jakiś końców zabraknie. Karty tu mogę tu wrzucić. No i w sumie tak. I 5,3 miliona. Potwierdzamy. No Carlosa też przepalę oczywiście. No teraz przepalę w Van Dijk'a.
I tak jest, tutaj jeszcze De Ligt. Nie wiem, czy ja wtedy powiedziałem De Jong. De Ligt oczywiście. Chodziło mi. No i tak, jest De Ligt. De Jonga tu też wbije na takie 101 pewnie. Zobaczymy tutaj. Na razie i jest już 166. No to 167 nie wiem, czy wbije. No, temat rzeka teraz. Fajnie było takie 167 wbić na drugim. Ale to zaraz zobaczymy. Dobra. Lecimy z Van Dijkiem. Wpadł tutaj Carlos. Na przepałkę. No i plus 2. Również. Kolejna karta jest Van Dijk na 102. Statystyki również tak się prezentują. No i dobra, no teraz kurde, mam 20 milionów. Mógłbym na przykład jeszcze 4 karty, no 3 wbić na 102, a jedno czy dwie na... Czekaj, jedno. Jedno bym wbił na 101, ale nie wiem, czy tu każdy nie, na 101 teraz nie wpijać i zobaczymy. Dobra, może zaczniemy każdą kartę teraz na 101. Tutaj tego Otamendiego zostawię. I zaczynamy tutaj. Robertson. No coś tutaj się nie sprzedało. I tak ja tutaj wystawiałem te goldy, co miałem. Które tam coś tam karty kosztowały. Te goldziki. To tak sobie wystawiałem. To się niektóre sprzedały, niektóre nie. Robertson. Tutaj teraz Alexander Arnold. Potwierdzamy. I tak jest. Statystyki tak się prezentują. No i lecimy dalej. Z pomocą teraz. I tak, tutaj mam exp. No zjecha tutaj wrócę. I Hulita, bo Hulita też jest w sumie Zidana mam, ale Zidana sobie wrzucę w tego De Jonga. I tak, tutaj jeszcze exp, czy może karty wrzucę. No dobra, takie coś. Jest jeszcze Kevin De Bruyne. Na 101. Tak, to się prezentuje. I teraz De Jong. De Jong, tutaj oczywiście wpadnie Ruud Gullit. Tak, Zidane. No i tutaj jeszcze jakąś kartę. Brahimi może wpadnie. Tak, no i jeszcze Expa. Dorzucimy i potwierdzamy. Jest De Jong. No i jeszcze 10 milionów, czyli no każdą kartę wbiję jeszcze 101, czyli cały napad. 4 karcioszki. Wbijemy na 101. I zaczynamy od Mane. Tutaj mam Hazarda. Volanda w sumie też mógłbym przepalić. Ale dobra, pierwszy wrzucimy exp. Też tutaj tych kart kupiłem, no i pewnie wszystkie obystarczały tych kart, obystarczało, ale w sumie expo mam jeszcze 2,5 miliona. Zaraz sobie zobaczymy, dobra. Lecimy z Mane, jest Mane na 101. Teraz będzie Lewandowski na 167, może wbijemy, może nie, zaraz zobaczymy. Exp 1 800 000. Potwierdzamy, jest Lewandowski na 101. I teraz jeszcze Ronaldo, no i Messi. Na samo zakończenie. I tutaj tak, exp oczywiście, no i już karcioszki. 4. Potwierdzamy. Jest Ronaldo na 101. No i jeszcze Messi
Messi, no na zobaczymy, czy to będzie 167, czy nie. No mam kartę, to jeszcze może sprzedam, jeszcze może coś tam podbiję. Ale tak, dobra, wrzucamy tę kartę. No jeszcze mam trochę, to może jeszcze bym wbił, ale już końców nie mam. Dobra, Messi jeszcze wpadnie na 101, no i zobaczymy, czy będzie 167, czy jeszcze jednak nie. Statystyki Messiego tak się prezentują. No i patrzymy, 167 będzie czy nie. Nie, jednak kurde, jeszcze albo jedno podbicie, albo dwa, ale też mam skill boosty, właśnie, to jest ten. To jest kurde, lipa, bo nie mam końców, a mam na przykład skill boosty do podbicia na 16. No jeszcze bym z takie dwa overale może zrobiłbym na skill boostach, bo na przykład skill boost dla lewego mam do, na 14, a wbiłbym na pewno na jakiś 16, no może na 17 nawet. No kurde, tutaj też o, do kapitanów mało co brakuje. No second striker już bym nie dobił, ale na przykład kapitan bym jeszcze dobił jakoś. W sumie musiałbym na przykład kupić Star Passa, no i wtedy to miałbym z 35 milionów. No i bym kurde wbił, ale no nie wiem, czy tu kurde jeszcze jest trochę czasu tej edycji. To nie, może bym kupił Star Passa i wbiłbym wtedy takie jeszcze z dwa overale więcej, trzy. No ale no zobaczę, odcinek jeszcze będzie właśnie z podsumowania tej edycji w ostatni dzień właśnie tej edycji, czyli 2 listopada. To jeszcze będzie odcinek taki z trzech kont, no w jednym odcinku, czyli już zaprezentuję ostateczne overale. Jeszcze może tam jakieś, na przykład na głównym coś tam podbiję, może tutaj jeszcze uda się jakieś 167 wbić. To właśnie jeszcze będzie jeden odcinek w ostatni dzień tej edycji. No i tak, z mojej strony byłoby to tyle. Jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteś nowy na kanale. No i do następnych odcinków. Yo!